W kolejnym vlogu dzisiaj się zajmujemy takim Citroenem. Ściągamy pakę, piaskujemy ramę, lakierujemy całą kabinę. Wszystkie te plastiki odświeżamy, felgi piaskujemy, też odświeżamy. Czyli krótko mówiąc, sama kosmetyka. Zobaczcie, jak wygląda rama. Tutaj może tak nie widać, ale zaraz sobie ściągniemy też pakę i zobaczymy więcej. Te wszystkie plastiki, jak mówiłem, odświeżamy, felgi. Zobaczcie, jak wyglądają teraz, a jak będą wyglądały później. Standardowo wszędzie tutaj schodzi farba, maska, góra. Zobaczcie, jak to wygląda. O. Słupków wszędzie schodzi, felgi, brakuje tu plastiku. O, tu też coś jest połamane. Czyli głównie kosmetyka sama. Może nie będę przedłużał i ściągniemy pakę, zobaczymy, jak to wygląda. Zobaczcie, jak z tyłu wygląda. Tylna belka też pójdzie do malowania. Dobra, może ściągnijmy pakę, zobaczmy, jak to wygląda. Mamy już ściągniętą pakę, zobaczcie, jak wygląda rama. Popatrzcie. To na razie jest wszystko przed myciem. O, tutaj tył gorzej wygląda, zobaczcie, co się dzieje. I tutaj będziemy piaskowali to. O, teraz widać lepiej. Zobaczcie, to wszystko będziemy piaskowali. Mamy ściągniętą pakę. Zobaczcie, jak wygląda rama. To oczywiście wszystko jest przed myciem. Dopiero ściągnęliśmy pakę. Zobaczcie. No w środku gorzej wygląda. Zobaczcie. Wszędzie rdza. Oczywiście ta rama jest do piaskowania. Bo inaczej się nie obędzie. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Tutaj. Tutaj. Tylna belka od środka, jak wygląda. No oczywiście ja się niczego lepszego nie spodziewałem. Rama idzie do piaskowania. Najpierw ją myjemy, ściągniemy instalację. Ściągniemy sobie instalację, żeby nie uszkodzić. Tylną belkę też sobie ściągniemy. Albo nie, bo będzie lepiej ją teraz tak wypiaskować. Później sobie koła pościągamy. Tylną belkę też ją przypiaskujemy. Pójdzie na czarno. Rama pójdzie na biało. Zobaczcie, jak wygląda tutaj tył. Cały zielony. To wszystko pójdzie do malowania. My się nie przyjmujemy, no i rozbieramy naszą kabinę. Rozbieramy kabinę, owiewki górnej nie będziemy ściągali, nie ma to kompletnie sensu. Rozbieramy kabinę, myjemy całe auto. I co? I bierzemy się za piaskowanie, wypiaskujemy ramę i będziemy lakierować kabinę. Mamy naszego busa w całości rozebranego. Zobaczcie, tutaj z tylnej belki pościągaliśmy lampy. Wszystkie, nawet na tablicę rejestracyjną, cała instalacja została też ściągnięta, żeby jej nie uszkodzić. Tutaj jest ładnie zwinięta. Rama jest, można powiedzieć, goła. Wiadomo, że rurek od hamulcy nie będziemy wykręcać, nie ma to sensu. Zobaczcie tutaj, jak wygląda przód cały po rozbiórce. Zderzak, wszystko pościągane do malowania. Wszystkie drzwi, wszystko porozbierane zostało. Przejdźmy sobie, może tutaj pokażę Wam. Jeszcze będziemy musieli wyciągnąć te kołki, te, które się oczywiście da wyciągnąć, to wyciągniemy, bo już zobaczcie, tutaj na przykład będziemy musieli powymieniać, bo jest połamany. Drzwi tak zostały rozebrane, więcej nie trzeba, szyby nie wyciągamy.
choć ona i tak tam jest luźna, nie ma sensu. Tutaj ładnie sobie obkleimy, bo i tak w ten sam kolor idzie. Tu wszystko poobklejamy przed jakąkolwiek pracą, żeby tutaj w środku nie nasyfić. No i teraz jedziemy z nim na myjkę. Oczywiście będziemy go myć, podniesiemy ramy do góry, umyjemy, zobaczymy jak wygląda po myciu. Zobaczcie, właśnie może jeszcze raz pokażę jak wygląda rama, a jak będzie wyglądała po myciu. Zobaczcie, jak z bliska pokażę co tu się dzieje. Jeszcze przejdziemy na tą stronę. Belka. Jak wygląda tu w środku belka. Zobaczcie, co tu się dzieje. Wszędzie rdza. I to nie jest powierzchowna rdza. Zobaczymy, czy to coś do spawania nie będzie po myciu. Zobaczcie wszędzie. Tak wygląda. No dobra. A zobaczymy, jak będzie to wyglądało po myciu. Mamy naszą kabinę już polakierowaną. Zobaczcie, jak wyszła. O. Wszystko porozbierane. Jedną część tej owiewki ściągnęliśmy, żeby było lepiej wszędzie domalować i oczywiście wygodniej. Wszystkie wnęki, wszystko pomalowane. Przejdźmy sobie drugą stronę. Zobaczcie, jak wygląda. Tu otworzę teraz. Wszystko też pomalowane. Wszystkie wnęki, wszystko polakierowane ładnie. I teraz powoli będziemy to składali. Teraz tak, mamy tutaj maskę już naszykowaną. Też tutaj mamy cały grill już złożony, też polakierowany, zderzaki, wszystkie plastiki i zaczynamy składanie. Tutaj jest owiewka też polakierowana, którą musimy założyć na górę. Teraz planuję to złożyć, całą kabinę złożymy i bierzemy się za ramę i koła. Kabina pójdzie oczywiście cała do ukrycia porządnie, rama do piaskowania. Chciałem to zrobić odwrotnie, ale czas na to nie pozwala. Chciałem najpierw wypiaskować całą ramę, ale czas na to nie pozwalał, więc zaczęliśmy robić kabinę i ona teraz została polakierowana. Także sobie to poklejamy ładnie, wszędzie zabezpieczymy kabinę i zajmiemy się ramą. No i tak to wygląda. Teraz wszystko musimy złożyć ładnie. Słupki to wszystko poskładamy. Z tamtej strony próg cały musieliśmy pospawać, bo była mała dziurka, a po myciu i po obstukaniu wyszło, że praktycznie pół progu jest do wymiany. Także ten próg był wymieniany, zrobiliśmy nowy, no i tak to się na razie prezentuje wszystko. Tutaj też mamy resztę podzespołów do składania, jakieś wlewy, klameczki, tutaj te owieweczki do lamp. Lampy oczywiście też będziemy musieli spolerować, bo widzieliście jak wyglądają. Dobra, i co? Składamy powoli, zaczynamy składanie. Mamy już naszą całą kabinę złożoną, zobaczcie jak to ładnie wszystko wygląda. Owiewka u góry, lustereczka, cały zderzak, lampy spolerowane, pozakładane. Zobaczcie tą stronę. Tak wygląda wszystko. No i teraz się będziemy zajmowali naszą ramą. Czyli wyjeżdżamy, ona idzie do piaskowania, koła ściągamy, lakierujemy koła. Lakierujemy ramę. Składamy całą instalację, lampy, wszystko. I zakładamy izotermy. Dobra, wyjeżdżamy do lakierowania w tym momencie. Przepraszam, do piaskowania. Do piaskowania wyjeżdżamy. Zobaczcie teraz jak wygląda rama od busa. O.
Teraz może trochę poopowiadam. Rama została praktycznie cała wypiaskowana. Dlaczego mówię praktycznie? Bo tutaj ta tylna belka, ona nie była piaskowana. Tutaj. I z tej strony też nie była piaskowana. O, tu może pokażę. To było naprawdę fajnie, to wyglądało, zostało to zmatowane. Też nie chcieliśmy tej blachy ściągać, tam zbiorników się bawić. Nie było takiej po prostu potrzeby, to naprawdę fajnie wyglądało. Wypiaskowana została cała rama, do tego na całą ramę przyszła farba epoksydowa. Trzykrotnie była położona. I później zrobiliśmy tu cały środek w baranku. Dlaczego w baranku? Dlatego, że od kamieni po prostu wszystko się odbija i ta farba odpryskuje i później wychodzi wszędzie gdzieś rdza. Jak mogliście wcześniej zauważyć na początku tego filmiku, jak ona była w kropki. Tutaj i tak to nie będzie ten środek widoczny, w ogóle nie będzie widoczny. A tutaj boki będą widoczne, więc zostawiliśmy to ładnie. Tak jak przyjdzie tutaj ładnie w połysku, będzie lakier. Na to oczywiście przyjdzie jeszcze tutaj wszędzie podkład akrylowy, mokro na mokro i farba. Później pomalujemy te mosty wszystkie, poklejamy ten tylny wszystkie, ten tylny most tylko pomalujemy. I tak to będzie wyglądało. Tak to wygląda. Tutaj jeszcze gdzie niegdzie były takie wrzery po piaskowaniu. Ten już metal się utlenił, dlatego żeby to estetycznie wyglądało delikatnie, gdzieś tam jakieś kropeczki po prostu podpachlowaliśmy. O, zobaczcie, ale to delikatnie. Praktycznie nic nie widać. Żeby ona ładnie wyglądała. No i teraz ktoś sobie wejdzie pod spód, będzie ładnie estetycznie. Biało w baranku, tutaj w tej gumie w środku. A na zewnątrz będzie ładny biały lakier. No i to myślę, że naprawdę długo potrwa. Przetrwa, nie potrwa. Do tego później te wszystkie, całą instalację, tą czarną sobie tu pozawieszamy. Żeby to też fajnie, estetycznie, ładnie wyglądało. Epoksydu daliśmy tu trzy warstwy. Wszędzie ramy do góry podnieśliśmy sobie. I było wszędzie, żeby fajnie dojść do spodu. Tak samo zrobimy przy malowaniu. Zaraz tym wyjeżdżamy. Podniesiemy na maksa do góry, ile się da na wysokich kobyłkach, pod spód można było fajnie wejść. I będzie polakierowane. Dobra, widzimy się jak polakieruję, złożę to w czarną instalację, lampy pozakładam. Pokażę wam jak to będzie, jak będzie wyglądał efekt końcowy. Do tego jeszcze oprócz tego zrobimy takie zabezpieczenie z laskonu. Tutaj wszędzie te wszystkie rzeczy przyniesiemy laskonem. Też dodatkowo to zabezpieczymy, żeby to tam gdzieś tam nigdzie po jakimś czasie to nie rdzewiało. Myślę, że dobre to będzie zabezpieczenie, ale to już zobaczycie sobie później. I tak wygląda skończony cały bus. Zostało nam tablice rejestracyjne do założenia. Felgi polakierowane. Tutaj rama wygląda w ten sposób. O, tutaj gdzie jest aluminiowa belka. Kwasem ją umyliśmy, ile zeszło, tyle zeszło. Oprócz tego tutaj wszędzie jest laskon. Oczywiście to można benzyną ekstrakcyjną sobie zmyć. Ale ja bym to zostawił. Spód też daliśmy cały tutaj w tym laskonie żółtym. Niech sobie będzie, ponieważ to i tak nie jest widoczne, a tu gdzie jest ten laskon, to jest nigdy się tam woda nie dostanie. Tak samo tam w rogu zabezpieczyliśmy. To wszystko jest umyte kwasem do aluminium. Tak samo tutaj cały tył belka. O. I ta strona. Tak się wszystko prezentuje, felgi, tutaj też wszystko, żeśmy dali laskonem. Środek też lekko umyty, calutki.
Tak to wygląda. Wszystkie zderzaki, grill, wszystko pomalowane. Góra też.